Cześć, tutaj Fauter, witam Was w nowym odcinku Pancernej Pięści. Kontynuujemy sobie wycieczkę po dziesiątych tierach i dzisiaj chwała radzieckiej myśli technologicznej. Najlepszy czołg w grze, nie według niektórych IS-7, według mnie niekoniecznie najlepszy czołg, chociaż całkiem przyjemny, zwłaszcza po troszkę polepszonej celności od jakiegoś czasu jest, gra się nim nieźle. To znaczy od tego patcha, kiedy ten rozrzut pocisków troszkę zmniejszyli i przez to SM7 zaczęło się grać trochę przyjemniej. Kiedyś to działo strasznie, waliło po bokach i mnie to bardzo irytowało, nie lubiłem tego czołgu. Natomiast teraz jest on całkiem przyjemny i sobie go od czasu do czasu wyciągam, żeby zgasić sobie nim gwiazdki. Jesteśmy na mapie Dębina. Jedziemy sobie do miasta, zaraz zobaczycie dość ciekawą akcję, którą tutaj w mieście wykonałem. Nie będę uprzedzał faktów, ale po prostu za chwilkę sobie to zobaczycie. Tutaj zostałem zaświecony. Ważne jest na tej mapie, żeby wjechać na tą drogę, nie wjeżdżać tędy, gdzie jadą te patony wszystkie. To jest bzdura, bo pozwalamy zająć tutaj całe miasto przeciwnikowi i lepiej mu się ustawić. Natomiast jeżeli przetniemy tędy tą drogą, którą ja teraz będę wjeżdżał, tutaj sobie strzelę do tej esety, zupełnie bez przycelowania. Czasem takie strzały wchodzą. Jeżeli przetniemy tą drogę, którą mamy tutaj, to odcinamy ich od większości miasta. Oni mają niedużo budynków, żeby się za nimi schować i można ich w dość łatwy sposób wywalić. Zobaczcie, co teraz zrobię. Przeskakuję na bezczelnego, zupełnie na bezczelnego z następne budynki i teraz będę sobie tutaj klepał te czołgi, które się znajdują tutaj. To jest bardzo dobra pozycja dla mnie. Jeżeli uda mi się tylko przejechać tutaj, to jest oczywiście świetnie. Tylko trzeba o tym pamiętać, że tutaj ważne jest to, czy już się świecimy, czy nie. Jeżeli się świecimy całą drogę i nawet za budynkami się będziemy jeszcze świecili i wyjedziemy, to na pewno lufy będą skierowane na nas i nam tutaj przywalą. Natomiast jeżeli zniknęliśmy po drodze albo przeciwnicy się zupełnie nie spodziewają tego, że ktoś może w ten sposób spuszować, no to udaje się przeskoczyć. Udało mi się to kilka razy. Zobaczcie, te czołgi z tyłu tutaj zajęły to A1, ale tak naprawdę nie mają do kogo strzelać. One tam są bezużyteczne w tym momencie. Tutaj pocisk nie wszedł w MX-50B, bo ta T57 nie była dla mnie wyspotowana, tak jakby, i to weszło w nią, pomimo tego, że celowałem tego AMX-a. Ale zaraz sobie wyjedziemy i przywalimy tej 57. Tak jest, dostała pięknie. Zobaczcie, robię side-scrapa, nie wyjeżdżam przodem, nie pokazuję dzióbka, tylko robię side-scrapa. I siódmy ma na tyle mocny bok, że można to robić. Oczywiście, jeżeli traficie na jakiegoś ogarniętego gracza naprawdę, to może wam przywalić w skontowaną płytę przednią, ale generalnie nie musimy się tego obawiać. Załadowałem sobie tutaj złoto, ponieważ mam tutaj tego fosza i boję się, że ten fosz w końcu na mnie wyjedzie, a przebijanie fosza, jak sami pewnie wiecie, jest dość dużym problemem, zwłaszcza jeżeli mamy niezbyt celne działo, a i siódmy nie ma takiego jakiegoś mega celnego działa. Dlatego sobie przycelowałem, jakoś mi strasznie słabo wylosował, 420, to jest naprawdę słabe losowanie na tym dziale. T57 wyjeżdża tutaj, zobaczcie teraz, muszę się wycofać jak najszybciej, jeszcze sam tam jej tam chyba przywalił od tyłu, no i ona mnie zupełnie nie poprzebijała, jeszcze się schowałem tutaj, teraz nie może strzelić moją przednią płytę, bo jej przeszkadza budynek, wyjechała jeszcze raz, żeby oddać jeszcze jeden strzał i znowu mnie nie przebiła, więc wyjadę i spróbuję ją za chwilkę dobić. Bałem się tego fosza chyba w tym momencie, chociaż on jest gdzieś tam za budynkiem. Zobaczcie, ile czołgów tutaj trzymam. Oczywiście pomaga mi drużyna, która znajduje się za mną, ale generalnie tylko ja mogę do nich strzelać, bo ja mogę sobie wyjechać i w niej spokojnie przycelować. Tutaj zebrałem od E75, przebił mnie tą E75, no i pomalutku sobie tutaj urabiamy naszych przeciwników. Tutaj słaby strzał z mojej strony, powinienem przycelować, ewentualnie, ponieważ miałem kolde załadowanego, to mogłem po prostu przód wieży przebić, a nie celować w ten sposób. Teraz wyjadę na jego napewniaka chyba, chociaż jeszcze nie, boję się tego fosza, on chyba przeładował, dostał ode mnie jeden strzał i zobaczcie, szybko uciekam, tutaj chowam się za róg, żeby ten fosz mnie przypadkiem za 900 nie machnął. On się już chyba nie chce za bardzo bić, już nie ma za dużo HP, zresztą wszyscy tutaj mają HP, więc wyjeżdżam na dobicie tego E75 i szybko naprawiam gąsienicę. Stałem w bardzo złym położeniu, w bardzo złym miejscu. Gdybym chciał normalnie naprawić tę gąsienicę, to na pewno ten fosz by wyjechał i mnie tutaj rozwalił. Natomiast szybko naprawiłem gąsienicę, zjechałem z jego linii strzału. Teraz wyjeżdżam na pewniaka. On chyba się tego nie spodziewał, że wyjadę na niego w ten sposób. Nie zdążył strzelić, natomiast ja go szybko wykończyłem. Teraz jeszcze AMX-50B do wykończenia, który zupełnie się tego nie spodziewa. Dupala dostał. I tam jeszcze jest, o, tutaj jest S100, jest jeszcze Batchat, więc tych dziesiątych tierów tutaj troszkę mamy. Najpierw spróbuję wykończyć Bata. Ja z jednej strony, kolega z drugiej i już mamy
Za chwilkę będziemy mieli sprawę z batem wykończoną. Tam w mieście tym skośnym jest IS-7, więc tam jeszcze trzeba uważać z tamtej strony na jakiś ostrzał. Mogłem go tutaj staranować, tego batczata. Dobrze, wykończony. Najważniejsze, że poszedł sobie do worka. Tutaj mamy IS-7, więc cały czas kontroluję, czy on tutaj nie będzie do mnie strzelał. Nie chcę wyjeżdżać za ten budynek. Ponieważ widzę z tego tą esetę stąd, to mogę sobie do niej strzelać z tego miejsca. Ona się ode mnie odbiła w tym momencie. I tak właśnie wygląda push przez miasto. Widzieliście, jak zająłem pozycję, jaką pozycję zająłem przede wszystkim. Jak to zrobiłem dość odważnie, ale jak się okazało, opłacało się, to oczywiście można zginąć przejeżdżając tak. Trafi was jakiś groźny Tedek w bok i magazynkowiec was dobije. Może się coś takiego zdarzyć, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią, więc czasem warto zaryzykować. Jeszcze i siódmy tutaj w boczek. Więc nastrzelałem trochę tych obrażeń. 6800 obrażeń w tym momencie. Już koniec bitwy. Bardzo, bardzo fajna bitwa. Myślę, że wam się spodoba. Kontowanie, troszkę taktyki i po prostu przyjemna bitwa dla mnie. Byłem z niej bardzo, bardzo zadowolony. Zwłaszcza, że kiedyś pokazywałem wam chyba bitwę IS-7, gdzie właśnie na tej mapie dostałem to, czy przegrałem, grając również bardzo dobrą bitwę i nie byłem zadowolony. Tutaj na szczęście jest wygrana, jest kasiorka, jest exp, jest zabawa. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam was do następnych. Trzymajcie się, cześć.